Niepewna przyszłość klubu siatkarek Chemik Police, który niedawno zdobył tytuł mistrza Polski. W obliczu finansowej burzy drużyna stanęła przed wyzwaniem, które zmuszają do walki o pieniądze na utrzymanie się na siatkarskiej mapie Tauron Ligi w następnym sezonie. Pomocną dłoń w kierunku utytułowanej drużyny wyciągnęła gmina Police. 26 czerwca doszło do podpisania umowy o współpracy z klubem. Burmistrz poinformował również, że podczas ostatniej sesji radni zabezpieczyli stosowne fundusze, a w najbliższych dniach ustalone zostaną szczegóły tej współpracy. Argumenty, które zostały przedstawione przez prezesów dotyczące zaangażowania w pracę z naszą młodzieżą, motywacją tej naszej młodzieży, dawanie im szansy rozwoju, czyli takiej otwartości na potrzeby mieszkańców i naszych dzieci, powoduje, że jest to powód, żeby tutaj się zaangażować również i finansowo. Prezes klubu podziękował za wsparcie i docenił wolę nowych władz do współpracy na rzecz rozwoju siatkówki w gminie Police. Chemik Police w dalszym ciągu grał będzie w hali Netto Arena w Szczecinie, z którą już wcześniej podpisano kontrakt. W skali roku tylko za wynajem klub płaci 440 tysięcy złotych netto. Liga nawet wymusza na nas, żebyśmy grali w tej Netto Arenie, bo jak wiemy, siatkówka w Polsce jest bardzo popularna. Uciekają, że tak powiem, władze ligi od tego, żeby rozgrywać mecze w salkach szkolnych, tylko żeby to było na naprawdę światowym poziomie. Według prezesa Radosława Anioła priorytetem jest obecnie uniknięcie ogłoszenia upadłości i zabezpieczenie kontraktów zawodniczek.